Siemano, witajcie w dzisiejszym vlogasku. Dzisiaj bohaterem tego filmiku będzie ten Focus MK3. Tak wygląda Focus MK3. Tak wygląda Chris. Słuchajcie, znacie tego Focusa? Jest to Focus, którym jeździ moja małżonka. Ostatni vlog na temat tego Focusa był w sierpniu 2020 pierwszego roku, czyli był po dosłownie 6 miesiącach eksploatacji. Kochani, teraz mamy początek marca roku 2023. 2 lata od momentu zakupu, miał 2 lata eksploatacji i strzeliło też 210 tysięcy kilometrów na liczniku, czyli 280 tysięcy kilometrów przebiegu realnego, ponieważ to był wymieniany licznik. I to, co jest na liczniku, jest wartością zaniżoną. I zostało zrobione 40 tysięcy kilometrów od zakupu, 30 tysięcy kilometrów od ostatniego vloga. Także w tym filmiku przedstawię Wam, co się w nim zepsuło, ile to kosztowało i jakie są koszty eksploatacji takiego Forda Focusa. I powiem Wam, że jak dzisiaj usiadłem, sobie to wszystko policzyłem, ten samochód nie dość, że jest totalnie bezawaryjny, to jego koszty utrzymania są naprawdę bardzo niskie. Także zapraszam do oglądania. Fakt, że auto jest brudne, ale nie ma jakichś zbytnio uszkodzeń tutaj, wiecie. Największe szkodniki to są dzieci na podwórku, tak naprawdę. Jakieś szamotanie się z tymi dziećmi. W środku, wstyd pokazywać, ale ci z Was, co mają dzieci, to coś wiedzą na ten temat. Kolejna sprawa, psy. Patrzcie, jak podrapane przez psy. Niestety, ulubiony piesek żoneczki, jak tylko widzi żoneczkę, to od razu biegnie do niej i musi swoimi łapkami porysować samochód. Także ogólnie spójrzcie. Obejrzymy go sobie blacharsko. To jest 2011 rok, czyli auto ma już 12 lat mija, no. 12-letni Ford. I czy ten 12-letni Ford jest zgniły? Czekajcie, ta klapa w ogóle jest z metalu? O, tu jest metal. Patrzcie, dół klapy. Rzecz, która w wielu samochodach gnije pierwsza. Tu się nic nie dzieje. Z tyłu jest spoko. Zobaczmy, jak wnętrze. Ja go nie sprzątałem, nie myłem go do tego filmiku. On po prostu jest, jaki jest. Żona jak może, tak dba, wiadomo. Zajmowanie się domem, zajmowanie się dziećmi to nie to, co... Facet zawsze znajdzie czas na posprzątanie samochodu. Kobiet bywa z tym trochę inaczej. Ogólnie nie ma jakiejś dewastacji. Fotel delikatna przecierka, ale jakaś kierownica, jakieś gałki. Wszystko normalnie. Zajrzymy sobie teraz, podniosę go, zajrzymy sobie pod spód. Zobaczymy, jak wygląda. Obejrzymy go sobie blacharsko, jak jest zgnity. A potem przejdziemy do kosztów, ile kosztowały naprawy, co się w nim zepsuło przez ten czas eksploatacji. I co może niedługo czekać, na przykład jakie mogą go czekać naprawy. Dobra, lecimy z koksem. Zobaczymy, czy są tu jakieś uszkodzenia z przodu, to nie ma co. Tutaj to chyba jakieś stare, on w ogóle tutaj... Kiedyś był jakoś walnięty, bo zderzak jest cały. Zderzak to ewidentnie widać, że malowany już był. Ale pod spodem jakieś takie plastiki, inne duperele. Tu tutaj widać, że są poklejone, połatane. Także tu coś, jakaś historia była. Ale jak wyglądają elementy tutaj? Brudny ten lakier. Lakier to wygląda paskudnie, przydoby mu się detailing. Ale patrzcie, dół drzwi. Progi, co to jest? To jest jakiś plastik. Tu jest spoko. O, patrzcie, tutaj. Coś się zaczyna dziać. Tutaj, patrzcie, coś się zaczyna dziać delikatnie. Tam lampa, wykruszony róg. Tak było. Tak był kupiony. Tutaj. Tutaj nic się nie dzieje. Tu korozja, więc trochę jakieś takie stałe miejsce. Ciekawe, co by było pod tym progiem, jakbyśmy to zdjęli. Doły drzwi wyglądają ok. Wiecie co?
Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Nie no, drzwi są spoko. Tu się nic nie dzieje. Z drzwiami się nic nie dzieje. Przedni błotnik to brud. Ależ ten samochód, jakby on dostał korektę lakieru, to byłby taki sztosik. Mówią, że Ford gówno Ford. Zaraz zobaczymy. Zaraz usłyszycie cyferki, jak to z eksploatacją, ale na razie obejrzymy go sobie od spodu. Haha, od spodu na podnośniku dawno nie było odcineczka. Dobrze, zobaczmy. Hamulce. To wszystko było wymieniane jakiś rok temu, czyli jakieś tarcze, klocki. Jeszcze jest tego mięsa. Wahacze, jakieś sworznie, jakieś tuleje też to było robione. Także tutaj nie ma jakiegoś problemu do tej pory. Tutaj też wygląda dobrze. Przód. O, ta belka, patrzcie. O, ten element. To jest taka belka, podpora jakby chłodnic. Ona jest nowa. Ona ma rok. I patrzcie, już gnije. Już jest zardzewiała. A poprzednia była po prostu zgniła na wylot. To kosztowało jakieś grosze, nie wiem, 200 zł, a ta blacha kosztowała. Nie było z tym jakiejś tragedii, ale trzeba było to zmienić i patrzcie, nowy element tak samo gnije. Jest w ogóle niezabezpieczone antykorozyjnie. Nie wiem, po co jest ta czarna farba. Jaki jest cel malowania tego tu czarną farbą, skoro to i tak gnije. Mogliby tego wcale nie malować, to przynajmniej człowiek by miał świadomość, że trzeba to zabezpieczyć. I samemu by to jakoś porządnie jakimś epoksydem zabezpieczył. A teraz patrzcie, bo mamy tutaj wyciek. Z czego tu jest wyciek? Zażygany tutaj mamy kropelkę oleju. O, ja nie widziałem nigdzie kropli oleju u siebie na podwóreczku. Zobaczmy. Skąd tu cieknie? Nie widać. Czyżby z tylnego uszczelniacza wału, ale nie, to jakby podcieka tutaj gdzieś po bloku silnika. Aczkolwiek tu jest tak aż podmyte, bym powiedział. No to jest zagwozdka. Wszędzie sprawdzić, skąd jest ten wyciek, umyć go i zdiagnozować to po prostu. Tutaj patrzcie, jest takie niby mokre, niby nie mokre, takie zapocenie i on już te 2 lata taki jest zapocony. Tam gdzieś z okolic pompy wysokiego ciśnienia. Ale jest tylko zapocone. Nic z tym nie robię. Nie ma chyba sensu. Tutaj mamy kompresor klimatyzacji. Powyżej jest alternator, który już został wymieniony, ponieważ padł. Rozleciały się w nim tak łożyska, że prawie że stanął dęba. Tutaj mamy przekładnię mechaniczno-elektryczną. Nic tutaj z nią nie było, żadnych problemów do tej pory, żadnych luzów. Nie pamiętam, czy te drążki w ogóle jakoś były wymieniane, czy była taka potrzeba. Chyba nie. Belka, zawieszenia. Zdrowa, nie to co w MK1, gdzie wymieniałem i była zgniła całkiem. To śmieszne. Tutaj patrzcie, elementy podwozia. Nie ma tutaj nawalone jakiegoś baranka. Jest zabezpieczone tak delikatnie i mimo wszystko, zobaczcie, nie ma problemu. Tu nie ma w ogóle rdzy. O, a tu już jest rdza. Tu się zaczyna. Tył samochodu. 12-latek taki. Tam jest taka powierzchowna. Tutaj się zaczyna belka. Te wahacze były wymieniane. Tuleje tamte progowe też były wymieniane. Sprężyny nie pamiętam, czy zmieniałem. Możliwe, że tak. Hamulce z tyłu też były zmieniane. O, podłoga tył. Jak tu wygląda. Korozja. O, tutaj taka bardziej zaawansowana. Pas tylny, belka tylna. Tak, można powiedzieć, że zaawansowana już korozja. Tutaj takie jakieś tam powierzchowne pierdy. Tutaj powierzchowna korozja. Zawias tył. Tak brzydko wygląda ten stabilizator, ale ani nie ma luzów,
Nic z nim się nie dzieje, po prostu jest zardzewiały. Zbiornik stworzyła sztucznego, mocowania jeszcze są. Tutaj prawy próg. Tak naprawdę powierzchowna korozja. Przewody hamulcowe metalowe, stalowe są jak nowe. Nic się z nimi nie dzieje. Tu linki od ręcznego tylko były zmieniane. Jak to wygląda? Tutaj skorodowana tylko jest złączka. Ale to też jest taka powierzchowna korozja. Widać, że ten element w ogóle nie jest zabezpieczony. Ten przewód to w ogóle w jakimś jest takim, to nie farba, tylko jakby takie tworzywo. O, widzicie tutaj na przykład kolejna złączka. No to ta wygląda idealnie. A tu mamy taką powierzchowną korozję. Czyli ogólnie bez tragedii. I w sumie przez te ostatnie 2 lata to niewiele to się wszystko... Niewiele to się zmieniło. To jest w takim samym stanie praktycznie cały czas. O, dziura w wydechu. Tego nie widziałem. Dopiero teraz zobaczyłem. Kurde, trzeba kupić wydech. Ale ja nie wiedziałem o tym. Przedziurawiony. Czyli wydech końcowy. No to jest wydech końcowy. Tutaj gdzieś tam. O, tutaj dopiero się łączy. Dobrze, wymienimy. Zrobimy to. No i tak ogólnie wygląda ten sprzęt od dołu. Tutaj ten wyciek mnie tylko martwi, bo nie widziałem wcześniej tego wycieku. To jakaś świeża rzecz. A propos jeszcze tego zapocenia tutaj takiego, z tego oleju napędowego. To ciekawe, bo to występuje w zasadzie tylko zimą. Tylko przychodzi lato, robi się cieplej. A praktycznie wysycha i nic się nie dzieje. Także gdzieś tam jakiś o-ring, gdzieś tam jakaś mikroskopijna rozszerzalność cieplna działa. Nie chce mi się tego nawet robić, tego ruszać. Kiedyś może zrobię. Kochani, teraz najważniejsze parametry. Słuchajcie. Przez te 40 tysięcy kilometrów zużycie paliwa w tym Fordzie oscylowało w granicach 5. W tej chwili 5,1. Tam był taki moment, coś tam było uszkodzone, że on więcej palił. Był uszkodzony jeden wtryskiwacz i wtedy było spalanie 5,5 czy 5,6. I wtedy właśnie żoneczka zaalarmowała, że coś nie tak jest z jej samochodzikiem, bo spalanie wzrosło. Coś było wtedy nie tak. Po zrobieniu tam jednego tego wtryskiwacza, a wtryskiwacz był uszkodzony, nie pamiętam co tam się stało, czy tam piezos tak rozleciał się, coś tam takiego właśnie się wydarzyło. W każdym razie jedna wymiana jednej sztuki rozwiązała problem. Więc przez te 2 lata koszt paliwa to 14 tysięcy złotych. Uśredniając wiadomo koszt, cenę, no bo to wiadomo, że ta cena paliwa to się zmienia. Tam było 7 z hakiem, teraz 7, teraz poniżej 7 nawet chyba spadło. Także to ciężko już się w tym dokładnie połapać. No to mniej więcej 14 tysięcy. Powiem Wam, tak dla przykładu, koszt Audiczki eksploatacji na benzynie, no to prawie 3 razy tyle. Prawie 3 razy tyle, także wychodzi bardzo ładnie tutaj, całkiem nieźle z tym spalaniem. Skoro rozmawiamy o kosztach eksploatacji, słuchajcie, warto wspomnieć na temat ubezpieczenia. Żoneczka do tej pory płaciła 500 zł z hakiem. Słuchajcie, na szybko zrobiłem sobie w telefonie kalkulację, ile by mi to wyszło w porównywareczce cen. Słuchajcie, na szybko po sprawdzeniu ubezpieczenie kosztuje 550 zł, najtańsze na szybko, które znalazłem. Myślę, że jakby wpisać dokładnie wszystkie dane, byłoby jeszcze taniej. Ale słuchajcie, w opisie tego filmiku macie link, dzięki któremu macie minus 150 zł od tej kwoty, którą tutaj będziecie mieli na Mubi. Mało tego, każda osoba, która wykupi ubezpieczenie na Mubi, może dostać tak zwany link polecający. Jeśli ktoś z rodziny albo ktoś znajomy kupi z takiego linku polecającego polisę dla siebie, ty dostajesz 50 zł na swoje konto. Natomiast jeśli chcesz mieć dla siebie ubezpieczenie 150 zeta taniej, to zapraszam do linku, który jest w opisie pod tym filmikiem. Tam macie link na minus 150 w Mubi od profesora. Słuchajcie, koszt wszystkich napraw przez 2 lata i przez 40 tysięcy kilometrów to 7733 zł.
bez robocizny. Tam były różne rzeczy, bo tam był olej zmieniany 4 razy, olej i wszystkie filtry, ponieważ co 10 tysięcy kilometrów było to robione. Wahacze, drążki kierownicze, osłony drążków, osłony amortyzatorów, mocowania górne, łączniki stabilizatora, pasek, napinacz, tarcze, klocki, wahacze tył poprzeczne, śruby, wtryskiwacz, rurki przelewowe, wycieraczki, chłodnica, alternator, ta beleczka, o której Wam mówiłem, łożysko kompresora, klimatyzacji i ostatnio poszło lusterko. Prawe lusterko ze względu na to, że w tym lusterku jest czujnik temperatury zewnętrznej, ten czujnik się zepsuł i zaczął pokazywać głupoty. Także taki jest koszt. Myślę, że to oczywiście jest mój koszt, bo jakby nie ma tu robocizny żadnej, co nie? Tak opłaca się mieć męża mechanika. Też chciałbym mieć męża mechanika, żeby za darmo mieć naprawione samochody. Haha, taki żart. Normalnie, gdyby to trzeba było policzyć z robotą, z jakąś marżą jeszcze na częściach i tak dalej, tę kwotę tak trzeba by było policzyć razy dwa prawdopodobnie. Także byłoby kolejne 14 tysięcy złotych, co by nam dało koszt eksploatacji przez 2 lata. Paliwo plus naprawy 30 tysięcy złotych. Czy to dużo? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wy powiedzcie, ile kosztują Was. Ile kosztuje Was eksploatacja Waszych samochodów. Wydaje mi się, że to jest całkiem niedużo, biorąc pod uwagę to, jak podliczyłem ostatnio Audi, ile kosztowały mnie naprawy i ile kosztowało mnie paliwo. No to równo wychodzi 3 razy więcej jak eksploatacja i naprawy tego Focusa. Także to są trochę większe kwoty. Myślę, że nie jest źle z takim Focusikiem, pewnie niektórzy z Was się zastanawiają, może nad kupnem takiego. Naprawdę przyzwoicie, nie jest źle. Korozja, no gnije, co nie? No, nie można powiedzieć, że tutaj jest perfekcyjnie, że on jest nietknięty, ale słuchajcie, 12-letni samochód, no to jeszcze tam nie ma tragedii, to się wszystko trzyma kupy, można powiedzieć, nie rozlatuje się. Spokojnie, kilka dobrych lat jeszcze wytrzyma, jeszcze się zamortyzuje. Teraz w sumie jakieś większe naprawy się nie szykuje. Ten wyciek, który widzieliście, trzeba zrobić. Prawdopodobnie trzeba będzie zrzucić skrzynię, zobaczyć uszczelniać tylny wału korbowego. Ale tak poza tym wywalone. To zapocenie tamte z układu paliwowego. Nie wiem, czy będę to tykał w ogóle. Czy jest sens to tykać, ze względu na to, że mówię, to jest tylko zapocone. I to już przez 2 lata, przez 40 tysięcy kilometrów to się w ogóle nie zmienia. Jest sens, powiedzcie mi sami, póki to nie kapie, czy jest sens tam pchać łapy? Chyba nie. Jest taka jedna kwestia w sumie tutaj w całym tej sprawie, że nie zmieniałem w nim rozrządu i nie wiem, jak tam jest z rozrządem, ale z tego względu, że kupiłem go z przebiegiem ponad 200 tysięcy kilometrów, wychodzę z założenia, że ten rozrząd musiał być wymieniony, bo on ma w tej chwili jakieś 280 tysięcy kilosów naklepane. Więc, no co, przy 200 musiał mieć zmienione, bo tam interwał jest 200 tysięcy, co najmniej przy 200, więc tak naprawdę nie ma nawet jeszcze zrobionych 100. Wiadomo, że trzeba by było to trochę wcześniej wymienić, ale zobaczymy. Chris troszeczkę będzie balansował na krawędzi. Jak strzeli paseczek, to pewnie nagram Wam jakiegoś vloga, Wam pokażę. Na razie nie strzela. Nie używamy tego samochodu do wyjazdów w trasy żadnych, to tylko lokalnie. Dzieci do szkoły, po zakupy, gdzieś tam pojechać, coś załatwić do miasta czy gdzieś. I tak poza tym nie jeździ ten samochód w żadne trasy, także na luzie. Dobra, w sumie tyle. Chciałem Wam tak informacyjnie na temat Focusika nagrać takiego vloga, bo już kiedyś Wam zanadziłem, że mam takiego Focusa, że sobie jeździ, to miejcie taką kontynuację. Może za rok jeszcze coś nagram na jego temat. Ogólnie co jeszcze jest istotne w tej całej sprawie? Części nie są drogie. Słuchajcie, chłodnica 340 zł, alternator nowy 760 zł. No to przypomnijcie sobie na przykład moją A-klasę Mercedesa W168, gdzie alternator kosztował 3000 zł, gdzie sam regulator ładowania kosztował 1000 z hakiem. Kurde, ludzie, to jest chore, jakiś horror. Tu jest normalnie. To jest normalnie.
nic nie kosztuje jakichś durnych pieniędzy. Napinacz paska wyrorowkowego 150 zł, pasek 60 zł, łącznik stabilizatora 60 zł, mocowania górne amortyzatorów po 100 zł. No problem, można powiedzieć. Cały wahaczek gdzieś tam po 300 zł. No to wiadomo, ceny też sprzed 2 lat, to wiadomo, że też są inne. Na przykład akumulator. Mam tutaj wpisane, że akumulator kupiłem za 250 zł. Słuchajcie, w tej chwili akumulatora nie kupisz za tyle. Akumulatory są bardzo drogie. Podrożały mocno. Także no, czasy się zmieniają, ceny się zmieniają, wszystko drożeje. Dzięki za oglądanie. Na